Organizatorem konferencji było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu. Tematem konferencji było kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno w edukacji humanistycznej. Zaproszenie skierowane zostało tak naprawdę do wszystkich nauczycieli, którym leży na sercu wychowanie młodego człowieka. Reprezentowane będą różne szkoły, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe. Chcemy wspólnie z naszymi znakomitymi prelegentami pochylić się nad tematem wychowywania do wartości prawdy, dobra i piękna. Nie możemy jedynie kształtować uczniów poprzez wtłaczanie im wiedzy czy egzekwowania tej wiedzy. My musimy uwrażliwiać ich na świat, musimy kształtować ich postawy. Jak się okazuje, współczesny świat to nie tylko technokratyczna wiedza, tylko to także postawy, wrażliwość na dobro, na piękno. Prelegentami wydarzenia byli ksiądz profesor dr habilitowany Jerzy Szymik z Uniwersytetu Śląskiego oraz Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki. Obydwaj podkreślali znaczenie prawdy, dobra i piękna w edukacji dzieci i młodzieży. One stanowią coś w rodzaju takich trzech nóżek stolika. Ten blat to jest blat życia. Jeżeli one są podstawą tego stołu, to życie ma spore szanse się udać. Także ta nasza walka, walka nauczycieli, tych, którzy pomagają nauczycielom, jest w gruncie rzeczy walką o to, by nasze młode pokolenie miało udane życie. W ostatnich dekadach bardzo mocno zostało położone nacisk na wychowanie kierunkowe, bardzo często idące w specjalizacje zawodowe. Natomiast człowiek, żeby mógł wzrastać, rozwijać się, potrzebuje właśnie tych wartości. Bez tego nie da się funkcjonować w społeczeństwie, nie tylko nowoczesnym, ale generalnie być pełnią człowieczeństwa, żyć pełnią człowieczeństwa. Jak tłumaczyli organizatorzy, konferencja była odpowiedzią na tegoroczne podstawowe kierunki polityki oświatowej.